No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek z The Forest na moim kanale. Moi drodzy, jest ze mną speaker niezmiennie. Dzień dobry. Zmiennie, bo Feniks. Nie, nie. I wiesz co, ja na dzień dobry powiem ci tak, że to akurat ty się wypowiesz, bo ja akurat mam kilka rzeczy, które chciałbym zrobić, ale ty odpowiedz na to pytanie, bo w jednym z odcinków padło takie sformułowanie. Z odcinka na odcinek coraz bardziej mi się wydaje, że przed nagrywaniem odpalacie sobie jakieś zioło. Możesz to skomentować, a ja idę. To, co chciałem zrobić, to robię. No co, jak. No pewnie, że odpalamy. Ja to non-stop daję. Rudeczka. Heh. Bez zioła to nie byłoby The Foresta, to jest to las. Poza tym nigdy bym bez jakiegoś wspomagacza do tego nie wrócił już. Hej, hej, bo ja napisałem w ogóle co innego, ja odpisałem na ten komentarz. Weź się ogarnij. Na pewno chcesz tak odpowiedzieć na to pytanie. Później będą. Ale nie, dobrze, bo tam też Hołek się wypowiadał, że my po prostu tacy jesteśmy. Ty, ja bym musiał coś zjeść. Że my po prostu jesteśmy No, tacy i. jesteśmy, to wiesz, to żarty żartami, ale tak poważnie, no, to tacy jesteśmy, na luzie do życia podchodzimy i dlatego się śmiejemy, nie, ze wszystkiego, co się da. I tak nieraz wygląda, jakby człowiek gadał jak potłuczony, ale tej powagi w życiu to jest tyle, że czasami trzeba z siebie trochę durnia porobić, żeby się odstresować. Jak Po to są to. te gry, po to jest ta zabawa, bo to jest zabawa. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli chociaż jedna osoba podczas oglądania moich filmów, nawet jeżeli uzna mnie za skończonego kretyna, ale się uśmiechnie przy tym, to dla mnie jest tak jakby zadanie wykonane, nie? Czemu ja w ogóle chodzę w tym rebriterze? O. Mówiłem, że dlatego masz krzywe zęby, bo chodzisz cały czas z aparatem w gębie. Aha! No dobra! Ale ty mnie już tam zacząłeś, że ci zaglądam gdzieś tam do kieszeni czy coś. Ale to ja nawet Myślę, że nie. tutaj nie zaglądałem. Ale to ja nawet nie skumałem, że to ci o to chodzi. Ja myślałem, że seryjnie postać ma jakąś, nie wiem, gdzieś tam coś, aparat czy coś, że to wygląda tak, jakby był aparat i. What Tak. the hell? Był fotograficzny. Wziąłbyś, ogarnął ten. Czekaj, czy ja mam jakieś mięsko? Nie, nie mam już mięska. Tak, Ogarnąłbyś jakieś mam ogarnę. mięsko, wiesz? Czekaj, tylko wezmę jakąś ten. No chodzę coś, bo ja na razie łapałem mięsko, ale żywe. Zobacz, już trzy są. Trzy króliki? No. A, no to dobra, dobra, dobra. No, wiesz, to tam w międzyczasie, bo my mamy to mięso, nie? Tylko, że. Bo może być też tak, że ja to zrobię. Nie ma problemu. Tylko, że chwilowo chcę troszkę drewna nazbierać. Bo zostało Dobrze, mi bo ja sześć kłód. jak coś znajdę, to znajdę. Zostało mi, Aby wiesz, nie sześć kłód, nie? uciekało te mięso, bo one szybkie są te mięsa tutaj. Idę na ten, Na na co? ryby. O, na ryby idę. Okej. Tylko zapomniałem, gdzie jest ten. Woda, ale znajdę. Wiesz, pragnienie znajdź wodę do. O, jak się dobrze znajdę z ten. Ja idę szukać A wody. było też tak, był taki komentarz odnośnie tego, że chyba speaker jest pragnienie, albo speaker jest sprite. No dobra. A no. Coś było takiego. Aha, i też był komentarz, bo nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy na temat. Kurde, na nagraniu wygląda. Nie, dobra, to wygląda normalnie, ale wydawało mi się, że ta pułapka po prawej stronie od miejsca, w którym jest, kończy się wózek, saneczki, to taki mutant trochę. Ale później popatrzyłem, że to ja jednak, a nie mutant. W każdym razie, nie wiem, czy ty pamiętasz, jak gadaliśmy o baseniarach, nie? I o No, naszej ulubionej baseniarze, pamiętam, coś tu a Murat, gadaliśmy. no to panowie zorientowani w temacie już wiemy, co oglądają na fioletowej platformie. Także no No, pewnie. ja oczywiście nie wyprowadzałem z błędu i oczywiście nie wyprowadzałem z błędu, bo chcąc nie chcąc, no trzeba być na czasie. Trzeba być na czasie, trzeba wiedzieć, co młodzież. Ale my to jakby oglądamy tylko z zawodowej konieczności, bo żeby mieć, jak się przygotowujemy do jakiegoś filmiku i mamy o kimś rozmawiać, to musimy to obejrzeć, żeby nie gadać tak, że nie ten.
To jest właśnie to, co odpisałem, że my to tylko i wyłącznie robimy w celach takich, żeby wiedzieć, na czym młodzi oko zawieszają. I przy okazji właśnie dobrze sprosto, ale wieje, ty. Ty, no wieje, o cholera, co to jest? Jak cholera wieje? Ja nie wiem, ktoś krzyczy mi za plecami, ja się boję. Zaraza, no. Windy. Strasznie windy jest. No i powiem wam w ten sposób, że no my tylko robimy to z tego powodu, nie? No i tak wracając do tematu, który w ogóle poruszyłem na początku tamtego odcinka, bo to tak się przedłużyło i w końcu nie wypowiedziałem do końca, ale to standard. Znacie mnie, że ja 16 tysięcy tematów zaczynam naraz i później się to kończy tym, że przez 3 odcinki mówię naraz o 3 różnych tematach i dopiero jak obejrzysz 3 pełne odcinki i masz dobrą pamięć, to wtedy jesteś w stanie złożyć mój tok myślenia w całość, nie? Nie każdemu, no. To robi specjalnie, No to żeby oczywiście. wszyscy oglądali te odcinki. Oczywiście, że tak, a słuchaj, weź pod uwagę, jak robiło się konkursy kiedyś, znaczy nie ja, ale jak robią konkursy ci więksi youtuberzy, znaczy, przepraszam, jak kiedyś robili, bo teraz to już wiadomo, konkursy to tak poszło wszystko do góry, cyfryzacja, że są do tego specjalne platformy nawet, które możesz zaprząszcz, znaczy, Boże, co to za słowo zaprząszcz, nie ma takiego słowa, no ogarnąć, Zapewnić. tak, o właśnie, widzisz, dziękuję, do tego, aby za ciebie zrobili ten konkurs, ale kiedyś było tak, że pierwszym takim wyznacznikiem konkursu było znalezienie na przykład słowa konkursowego, które jest zawarte w 5 następnych filmach. I teraz tak, może to być w każdym filmie, a może być tylko w 3 na przykład. I wiesz, i ludzie w ten sposób musieli na przykład 30-minutowy odcinek oglądać w całości. Skrupulatnie, bo na przykład tak jak ja teraz mamy 7 minutę, to mogłem w 7 minucie powiedzieć coś takiego. Uwaga, słowo konkursowe, zapiszcie sobie, kocham, kocham, słowo konkursowe kocham i tyle. I to trwało kilka sekund, tak żeby nie można było wiesz, ty bijesz się tam z kimś? Nie, wprowadziłem ci gości, bo mi się nie chciało. No i. Dobra, stamina, chwila. Chodź tu. Łotych. Kurde, jak oni skaczą, ja pierdzielę ci, co skaczą i fruwają. Tak. No i na przykład ja mam tutaj ciało. A czekaj, to jest. Weź. Patrz o. A to co? Weź ją, ubij i ten. Tylko pamiętaj, dobij, dobra, elegancko. Czekałem aż. Aż się poczuł. Chodź, idziemy zanieść to Dobra, ciało. Jeszcze pamiętaj, że tu. też jedno przy sankach jest. No to pamiętaj, że tu mamy dwa ciała, bo wiesz, że ja mam Alzheimera, to ja po prostu nie będę pamiętał. Nie wejdź w pułapkę. A widziałeś, jak ja sprytnie ominęłem? Tak, ominąłeś, no jak najbardziej. O, królik gdzieś tu się pitoli. Dobra, ja na razie dam tu. Może i ci nawet zniosę te ciała, ty je przepal. Co chciałem powiedzieć? No, także kiedyś tak to wyglądało i wiesz, i to generowało, jeżeli oczywiście nagroda była gdzieś tam taka, no, sensowna, nie? To generowało po prostu większy procent wyświetlenia danego filmu, a im więcej po prostu minut spędza gracz, znaczy gracz, człowiek, widz przy danym filmie, to ci powodowało, że był wyżej pozycjonowany ten film i wilk był syty i owca cała, nie? No, Wilk nigdy nie jest syty. także wiecie, tak samo tutaj. Tak samo tutaj, żeby rozmawiać o czymś, to my musimy oglądać taką Amurat, nie? Musimy wiedzieć, jakie pozycje przybiera, jak na przykład się gdzieś tam pluska. Znaczy teraz już się nie pluska oczywiście, bo wiemy ze speakerkiem, że ona teraz przerzuciła się na gaming, tak? Ponieważ do pluskania w basenie była oczywiście i do zbierania donate'ów była zmuszana, tak? Więc no,
shit happens, nie? Albo jak długo, wiesz? Nie, nie wiem. Nie wiem, to już... Nie spadnie oglądalność i to... wtedy znowu będzie. Tak. Także wiadomo, o co chodzi. 8 dni temu. Czuję się bardzo zawiedziona. Bardzo rzadko odwiedzają was więksi przyjaciele. Nie wiem, czy ten, nie wiem, czy ja się do tego nie odnosiłem, ale to... No nie, nie wiem. Nie pamiętam, czy ja się... Chyba nie odnosiłem się do tego. Więcej na razie nie będziemy mówić. Poczekamy po prostu na bieżące komentarze. Jarasz się. No, pewnie taką dziewczynę palę, że... Ej, aż mi się gorąco zrobiło. Muszę tą flanelową koszulę ściągnąć. W ogóle... Czekaj. Ty się rozbierasz na wizji? Znaczy nie, no nie, nie będę... Nie, to co ty, to wiesz, to... To jakby nie było. Ja to się rozbieram tylko na OnlyFansach. God damn it! Wywaliło mnie z The Foresta. Zgadnij gdzie? Na drugi monitor? Nie. Windows. Aha, ja też to dzisiaj miałem. Ale no, jakie to jest gówniane. A teraz ja mam nadzieję tylko, że... bo wiesz, że czasami jak wywalicie do Windowsa, to później ci myszka na drugi monitor przeskakuje, nie? Jest od razu praktycznie. No, także zastanawiam się... O, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo już widzę, że na OBS-ie jest myszka. Dobra, to ja muszę zrobić tak i muszę zrobić tak, żeby to mi zniknęło. O. O, dobra, okej. Dwie kłody zostały. Dwie kłody. Robi się ciemno, więc akurat będziemy mogli pójść spać. I jest jakaś tam szansa, że królik się ocieli. Nie. Nie? A może, ale na razie ich nie jest. Trzeba je rozsadzić. Nie. Na razie tak. Jak się gdzieś tam nawet zmobilizują do tego, żeby być większe, znaczy w większej ilości. Oj, tu muszę zrobić, dobra, tu muszę dziurkę zrobić. Gdyby nie było, obiecaliśmy, że nie będziemy zabijać i ja wszystkie żywe łapałem. Tak, oczywiście, że tak. God damn it. Okej. Okay. Zabić mewa? Co możesz? Chciałem mewa zabić, ale nie zrobiłem. Kurde, już 3 razy szedłem się zapisać, żeby tej kuszy nie zgubić i zawsze zapominałem, co? Dobra, już się zapisałem. Teraz już mam w nosie. No elegancko. Dobra, i na samej górze zrobimy... Co zrobimy? O Jezu, wlazłem w ten. Stare zdjęcie. I zaś mam to samo. No i jakie w ogóle stare zdjęcie? Nie wiem, najechałem na czymś mi stare zdjęcie. W ekwipunku, wiesz? Mhm. Dobra. Tu jeszcze możemy na pewno zrobić tak. Kurde, nie ma tego ogniska? Jest. Jest, ale gdzie... w domu możesz ognisko ogarnąć, nie? Co postawić? A jeszcze nie ma kominka. Kurde, gdzie to jest? Czekajcie. To mi niepotrzebne na razie. To mi też potrzebne. O, trumna. To możemy coś dla Timiego zbudować. Czekaj, gdzie to jest? To było tu? Ogród, oczywiście, że tak. Oj, krzywo. Nie. Chwila. O.
Tu będzie jeden. Tu będzie drugi. I tyle wystarczy. Dobra, mamy to. A, może bym jeszcze w ten sposób to zrobił. Jakby co, to na samej górze zrobiłem. O, jak cieplutko, fajnie. Na samej górze zrobiłem ogród, także tam będziemy mogli sobie spoglądać na wszystko, co jest wokół. Ja bym tutaj postawił jakieś krzesełko, ławeczkę, coś tam. No to stawiaj, jak masz taką ochotę, to ja jak nie będę stawiał, bo ja się wstydzę. Ty, idziemy spać, bo jest ciemno. A tak czy inaczej my mieliśmy, wiesz, ogarnąć to. I od razu zapiszę sobie. Dobra, ja śpię. Śpisz? Mhm. No, a kto ci pozwolił spać? Dawaj, śpimy! Nie, nie będę spał. Śpi, bo czas mija. Czas. Czekaj, gdzie te Z nacisnąłem. O, i dobra, i teraz będzie ciepło, fajnie i będziemy głodni. Ale mi się ręka trzęsie. A, no idę tak. Zobaczyć, czy szczury nie wychodzą z wody, znaczy te żółwie. No dobra, kumam. Pada deszcz, więc raczej nie. Albo nie, właśnie, no to wbrew pozorom, może być. To są wodne żółwie, one lubią, jak jest mokro. Mhm. Tam dalej wychodziły, bo tu ich wypłoszyliśmy. To ja idę dalej budować, a ty możesz ten. Szukam żółwia. Mhm. Pana żółwia. Pana żółwia. Dobrze. A, i też swoją drogą proponowano nam być może podcast. Bo podcast? No, że zrobić we dwójkę, ale to już taki typowy, że nawet nie ma po prostu żadnego wideo, tylko wiesz, nagrać się na jakieś Wiem, tam rozkminki, jak na nie? Spotify'u są, na YouTube'ach są, jest tego. Tak. Wiesz, zawsze można zrobić, ale to by trzeba było się przygotować. Podcast to już nie jest tak, jak tutaj sobie robimy dla fanu, dla zabawy coś. Dla podcast się trzeba przygotować, bo ja nie... Tutaj mogę powiedzieć, powiedzmy, coś według swojego jakby uznania i zdania, tak? Zaraz, jak to powiedzieć, że... No właśnie... Nie mogę być przygotowany, mogę powiedzieć na pewien temat swoje opinie, niekoniecznie, które będą się ten... A na podcaście już trzeba się przygotować do czegoś, sprawdzić. To nie może być taka luźna rozmowa, tylko to już musi być coś... Muszę wiedzieć, o czym dokładnie mówię, a nie, że gdzieś tam coś słyszałem, prawda? Mhm. Powiedzmy, że gadamy... Przykładowo powiem taki przykład, nie, że o karcie RTX 4090, że jest taka i nie taka, no to ja muszę o niej poczytać, a nie mogę tylko powiedzieć, że słyszałem, że jest gówno, nie? Mhm. No bo to już by musiało być takie miarodajne, a nie moje własne zdanie na podstawie jakiejś tam opinii zasłyszanych gdzieś tam pokątnie, tak? Mhm. Wiesz, o co mi chodzi. Także to nie jest takie hop-siup z tym podcastem, trzeba mieć trochę czasu, żeby coś takiego się przygotować, ogarnąć. Nie lubię tak robić na łapu-capu rzeczy. Mhm. Ale kiedyś, owszem, możemy zrobić i zobaczyć, jak to będzie, nie? Mhm. Znaczy ja napisałem ten, ja odpisałem, że bardziej formę podcastu to już traktuję jako ETS-a i to bardziej właśnie taką formę luźną podcastu, bo no ATS jest taką grą, że ją się... Może nie tyle, że ciężko ogląda, tylko że minęły już te czasy, że ludzie nie mogą zagrać sobie w ATS-a. I zazwyczaj ATS-a odpalasz, albo jak coś robisz w domu, tak jak to robi na przykład Roxy. Czekaj, muszę chwilę odsapnąć, bo mi tutaj... Albo w momencie właśnie jak sama jedziesz, nie? Bądź sam. I wtedy gdzieś tam na jednym monitorze, wiadomo, jedzie szef i powiedzmy się go słucha,
A na drugim skupiasz się przede wszystkim na swojej jeździe, nie? I gdzieś nieważne, czy ty lubisz ATS-a, czy ETS-a, to po prostu jedzie się i czerpie tak jakby z dwóch źródeł przyjemność, nie? No, ale jeśli chodzi o taki stricte podcastowy, to co speaker powiedział, to ja myślę, że to nawet nie jest aż tak. Znaczy tak, no dobra, no to jest w 100% tak, jak ty powiedziałeś, że to trzeba się przygotować, trzeba o tym poczytać. Ale no właśnie. To już nie jest gra i do tego sobie gadamy jakieś swoje luźne dygresje, tak? Podcast, to już musisz wiedzieć, mówisz, to trzeba być przygotowanym w tym temacie, poczytać opinie miarodajne, wiesz, jakieś tam, mówisz o tej karcie, to już benchmarki pooglądać, wiedzieć co, z czym, a nie tak, wiesz, a najlepiej, przytaczanie opinii innych, nie? Najlepiej mieć też samemu z tym styczność, bo tak. Tak jak na przykład mógł ten Plague Tale Requiem, był podcast Rocky Borys i tam była rozmowa na temat tego, jak jest zoptymalizowany Requiem. No i była mowa o tym, że na Borysa 3080 RTX-ie ten Requiem potrafił spaść do 20 klatek na sekundę, nie? Także ekipa idzie. Albo i nie. Dobra, pobiegli tam dalej. To wszystko trzeba. Znaczy, można się jakoś pobawić, jakieś zobaczyć, jak to będzie, wiesz. Wiesz, to też. Czekaj. Dobra, tu sobie wezmę. Kurde, te odgłosy to mimo wszystko fajniutkie są. No, ja na razie mówię. Ja to odpisałem, odpowiedziałem tak jak tutaj. Czyli. Parlamentarnie, troszkę tak jak polityk, zbierz kamienie, 300 kamieni. Uuu, dobrać, jakie lubię kamienie. Czekaj, ja jeszcze mięso łapię. Nie zabiłem nic, ja tylko zbieram mięso wolno leżące na łące. Gdyby nie było. No, chodźcie tutaj, chodźcie. No, idziecie tu do mnie? Aha. Aha. A to są... Ty, dużo ich trochę. No to dawaj tu i będziemy w nich strzelać. Trochę sobie zabawy porobimy. Tutaj nie wejdą. I teraz tak. I łuk w rękę. Boom, headshot. Pięknie. Ty, leją się ze sobą, stój. A nie, już przestali. Dobra, pięknie. Będą kości. Ole, żeś go upolował. Chłopie. Dobra, ja rozpalę ognisko. Ja dzisiaj byłem w centrum rekrutacji, jak to kiedyś były te... Kurwy typy, jak... Muszę wypieprzyć jedną tą od wody, bo mnie tak irytuje to, że nie mogę wskoczyć. Dobra, na razie nadal trzy króliki. Ja idę dalej zbierać drewno, bo to jest to. No, także moi drodzy, tak to wygląda na chwilę obecną, jeśli chodzi o ten, o podcasty. Ty, a czy ja dokończyłem w ogóle spiki wszystkie... Gry jakie... Nie, no nie dokończyłem, oczywiście, że tak. To jest to, o czym mówię. Ja 15 tematów zaczynam i później przez 4 następne odcinki trzeba to wyłapywać po kolei i w całość gdzieś tam sklecić, nie? Dobra, jakie gry ja w przyszłym roku planuję, oprócz tego, że właśnie będzie ta gra taka, te serie na bieżąco nagrywane,
co spowoduje też możliwie brak filmu przez kilka dni, tak jak mieliście teraz. I teraz zobaczcie, gdyby na przykład nie było Tomb Raidera wrzuconego i nagranego wcześniej, to byście przez 5 dni nie mieli odcinków tak naprawdę. I to tak będzie w przyszłym roku, to wam gwarantuję, że będą dni, gdy ja nie będę w stanie... Zatkaj mordę, ty, no co mi tu ryjdziesz? Jak mnie denerwuje... O Jezu, chodź tu, bebe. By ci cycki utonęły. Gdzie ty jesteś? O ty. No i znowu nie mam staminy. Gy. Wielkie gy. Fucking shit. No, także... Spadaj na drzewo. O, ten jest zbadżony. A i nie. Dobra. Idę stąd. Po prostu idę stąd, bo zaraz padnę. Kolejnych ludzi do spalenia ci przyniosę. Dobra. Zobacz, ile już kości tam jest. No to dobrze, dobrze. Mamy jeszcze czas. O, idą chłopaki jakieś. No wiem. O. Złapał się jeden, złapał się. Czekaj go tutaj, o. Chodź. No, także na pewno będą jakieś tam serie, które będą przerwane, no bo nie zawsze człowiek ma czas na nagrywanie. Zaczynamy na pewno tak plus minus, myślę, no bo ankieta na moim kanale będzie do plus minus właśnie 15 grudnia trwała. Odnośnie tego, czy najpierw ogrywamy Days Gone, czy najpierw ogrywamy Rise of the Tomb Raider, a może najpierw ogrywamy przykładowo Deponię, nie? Także... Ale już była ta ankieta przecież, ja już tam głosowałem. Ale ona jest do 15 plus minus. Aha. Także jeszcze można oddać, kto nie oddawał głos, ten może oddać głos, nie? A bardziej plus czy bardziej minus? Bardziej chyba minus, bo wydaje mi się, że 15 będzie za 3 dni, ja bym od soboty... Czekaj, muszę zobaczyć, które jest soboty. Bo z tego, co tak spojrzałem, to tam jedna gra wybitnie prowadziła. No, Days Gone, no. 17 mam wolne, czyli jak do 16 zakończę ankietę, to 17 zacznę w sobotę nagrywać i to jest dobre, bo ja zrobię samouczek, ten taki wstęp w Days Gone, jeżeli wygra Days Gone oczywiście. Bo jeżeli wygra Tomb Raider, to mam 15 odcinków nagranych jeszcze z lipca, także na spokojnie będę mógł to opublikować, wrzucić, a się zacząć po prostu kontynuację, tak jak prawidłnie to powinno być, nie? Ale co chciałem powiedzieć, że jeżeli Days Gone wygra, to sobie zrobię przynajmniej ten samouczek, żeby tak jakby... I ty będziesz wiedział, o co mi chodzi, bo ty grałeś tę grę i będziesz mógł automatycznie mnie sprostować, czy mówię prawdę, bo jak dojdziesz do pewnego momentu, że masz już otwarty świat, to możesz, tak jakby fabuła stoi w miejscu, a ty możesz na przykład eksplorować, nie? I... Tak, tylko musisz wziąć pod uwagę, że jakby nie wszędzie będziesz mógł się dostać, gdyż będziesz musiał ulepszyć samochód i tak dalej, a to samochód, motor. No właśnie, no to... Bo są takie miejsca, gdzie musisz jakby się rozpędzić, przeskoczyć nad jakąś przepaścią, czy powiedzmy czymś, żeby się dostać, tak? No tak. Znaczy to są takie, bardzo mało takich miejsc jest, ale są. Bo ja to akurat pamiętam i to będziesz musiał ulepszyć sobie motor, tam silnik i tak dalej, no bo nitro mieć większe czy tam coś, tak? A to robisz wykonując zadania poboczne dla tych odpowiednich frakcji, nie? Motor tam masz jakby na początku dwie frakcje, później trzecia, nie? Mhm. Tak jak w tym The Walking Dead miałeś te szepczący i ci inni, tylko że to wszyscy dobrzy, nie? Trzy obozy takie, nie? Jakby była Aleksandria, tam powiedzmy... No dobra, kumam, o co chodzi, no. I dla nich musisz wykonywać jakieś tam zadania, przez to zdobywasz kredyty. Niekoniecznie dla nich, nie? Tylko wtedy się najwięcej tych kredytów zdobywa danego obozu, nie?
I wtedy możesz, w jednym masz jakby ulepszenie broni obozie, w drugim masz motoru, tam w trzecim jeszcze coś innego, nie, już nie pamiętam w tej chwili, bo to trochę minęło, zanim grałem, nie? No, także, ale owszem, bardzo dużo możesz sobie jeździć, eksplorować i ten. No bo to i to się opłaca robić, bo przede wszystkim. Tak, bo zbierasz właśnie wtedy te różne tamte inhilatory, tak jak się śmieje, nie? To sobie pozbierać, porobić tam, wiesz, różne rzeczy, ulepszanie właśnie broni, jakieś tam pierdoły takie, nie? No, to wszystko jest potrzebne. Zabijać jak najwięcej zombiaków, bo wtedy masz uszy. Uszy możesz sprzedawać w tych obozach właśnie, za to dostawać ich kredyty, za trofea z tych zombiaków, czy jak to nazywać, bo to ciężko powiedzieć, to zombie, czy to coś innego, nie? No, to także warto. Zresztą dla samego zwiedzenia świata, tam masz trochę tych, same poboczne te, tu robisz, to jest naprawdę fajna zabawa. No to właśnie dlatego mówię, że ja chcę nagrać kilka odcinków, bo teraz tak, ludzie przykładowo, jeżeli będą gdzieś tam wchodzić mimowoli na tą serię i dajmy na to, będą jakieś tam wyświetlenia, to wiedząc, że to jest na bieżąco nagrywane, to będą z chęcią zostawiać, no bardziej z chęcią zostawiać jakieś porady, tipy i inne rzeczy, które mogą się przydać w grze. Ja na przykład cały tydzień mogę na przykład mieć nagrane 5 odcinków, które co 2-3 dni publikuję, w zależności od tego, no nie oszukujmy się, jak bardzo ludzie mają czas, żeby nadrobić te odcinki, bo też na to będę zwracał uwagę. To jest tak samo jak z The Forestem. Czasami co drugi dzień, czasami codziennie, a czasami co trzeci dzień do tej pory publikowałem filmy. A to dlatego, że na przykład jeden odcinek po jednym dniu potrafił mieć 30 wyświetleń. Ja tak zakładam, że plus minus 30 osób sobie to ogląda, nie? A czasami było tak, że tak jest teraz. Na przykład ostatni odcinek z The Foresta ma dopiero po 4 dniach. Tam 40 odcinków, znaczy wyświetleń, nie? Także w ten sposób będę też patrzył na inne serie, tak? I tutaj tu będzie żonglowanie, tu będzie ATS, tu będzie to. Plus jeszcze zastanowię się. Znaczy, no, zastanowię się, na pewno będą jakieś trzy żonglowane serie. ATS, Days Gone i trzecia to pewnie The Forest będzie, nie? Bo Albo tak. Elden Ring. Nie, Elden Ring nie zaczynam, albo właśnie. Ja bym chciał zobaczyć, jak ty z Malenią walczysz. Jej, no. No znowu, patrz ty, no co za mędy. Dobra, idę ich tutaj zabrać. Ja mówię, wyrzuć ankietę, czy chcą Elden Ring u ciebie. Jej, Oni, ale ale chcą, lud. Ty, by no, było czemu ja pięknie. się jaram? Co jest do kur... Znowu przyszła ta bez stanika? Nie właśnie, ty, no, chyba Fagas rzucający ten. A jak Rzucający... kogo nie ma? No jak nie ma? Zobacz sobie tam, co ty. Zwiększy zakres widoczności. Trzy osoby są. A, to tam myszka mi I latała. jeden... Dobra, i jeden gościu jest teraz na drzewie. Idź dalej. Jeszcze idź dalej. Teraz już tam spadł, ale... No i co, Jak? widzisz? Nie, u mnie nikogo nie ma. No. No to, no. Trzy, dwa, jeden. Nikogo nie widzę. Ja widzę dwóch, co najmniej. Ja nie widzę nikogo. Jakieś białe tylko panny tutaj są, ale to nie są takie. Ale biali, to jest to, co ten, nie atakują, nie? Ale my oczywiście wszystkich nie atakujemy. Uy, 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 uy. O, poszli cię nastukać. Ale żeś pięknie go zrobił. Dawaj, naciągaj. Specjalnie to zrobiłem. Naciągaj cięciwe i następnego złapiesz. Tam E przytrzymaj, Ten nie? wiem, ty Dawaj, jedno dawaj, dawaj, do dawaj, bo teraz. drugi ci ucieknie. Gdzie on jest? Nie, na razie go Gdzie nie on? ma, spokojnie, nic nie ten. No bo ja z procą, ja w niego procą, on do mnie leci i łubudu. Jak za mało lata, proco w łeb i w nogi. No, tak było. Dobra, nie. Najczęściej w szybę. No, ja wiem, że ten, że Elden Ring było kilka osób, które gdzieś mi tam mówiło o tym, żeby Elden Ring ogarnąć, ale ja wiem, że ja na razie nie chcę w to zaczynać,
grać z tego względu, że to jest długa gra. Na przyszły rok to ja planuję. Ja ci powiem tak, z twoimi umiejętnościami, nie obrażę, bez obrazy oczywiście, nie? No. Tak samo z moimi wspaniałymi umiejętnościami, to mniej więcej na 100 godzin to jest pokonanie maleni, nie? Nie, no tam jest jakiś najniższy poziom trudności, także nie Nie przez. ma tam żadnego skalowania poziomu trudności, zapomnij. Gry From Software? Nie ma, a mi się No wydaje, że coś jest. ty. No dobra, Nie ma. może i masz rację, no. No to, ale to tym bardziej. Ja na przyszły rok szykuję tak. W końcu, jak skończę Days Gone'a, albo może jak nawet nie skończę Days Gone'a, to jednocześnie będę grał i Days Gone'a, i Red Dead Redemption 2. I Elden Ring. Zostaw tego Elden Ringa. Co ty się upierdzieliłeś tego Elden Ringa? Ole, mewę w locie uwaliłem. O, dobrze. No, Sprota. także wiecie, Elden Ring. Kurw, jak nie ma Elden Ringa? Nie ma Elden Ringa. Będzie Elden Ring, sam powiedziałeś. Nie będzie Elden Ringa. Będzie Red Dead Redemption. To będzie na pewno rok z długimi grami, bo Days Gone to jest długa gra. Red Dead Redemption 2 to jest długa gra. Dodatkowo chcę Horizona być może zacząć. Dodatkowo chcę też ograć taką grę jak God of War. Jedynkę oczywiście, no bo wiadomo, Ragnaroka nie ma na razie O, na. i chciałem ci powiedzieć, że Uncharted 4 wyszło jeszcze na ten z takich fajnych gier. Uncharted to tak jak O Tomb tym Raider. wiem, tak, wiem o tym, ale Wiesz, zastanawiam się i na. jeszcze teraz wychodzą dwie gry, które są warte zastanowienia na peceta. Przede wszystkim The Last of Us 1, czyli pierwsza część, ten remake. I nawet nie jest taki drogi, bo 200 coś złotych ma kosztować, 230 czy 250, to jest niedrogi, nie? I jeszcze coś tam, też ze stajni Sony, ale nie pamiętam, w tej chwili muszę sobie przypomnieć. Tak, to ja wiem wszystko o tym, tylko że ja też to planuję ograć. Ja mam taką kupkę listy, znaczy listę po prostu, mam napisane, co ja po kolei chcę ograć, bo ja już od jakiegoś czasu robię właśnie taką listę i ja mam konkretną listę, konkretną kolejność, którą będę ogrywał gry. Głównie to ja, speaker, wiesz co ja w końcu chcę zrobić? Coś, o czym myślałem dawno, ale zawsze mnie coś po prostu, nie wiem, w pewien sposób hamowało czy coś. Ja w końcu chcę zagrać w te gry, chcę ukończyć te gry, które kupiłem kiedyś, które planowałem ograć, które chciałem ograć, typu właśnie Red Dead Redemption. Twierdziłem, że to jest po prostu za długa gra i nie chce mi się tego ogrywać, bo to będzie dużo, tak samo jak Mafia. Mafia, że tak powiem, u mnie na kanale trójka. Ile trwała? Z 2 miesiące ta seria trwała. Nieważne, choćby miał nikt tego nie oglądać, choćby to było, miało być monotematyczne, w sensie miałoby być zero wyświetleń, bo i tak mnie tam mało kto ogląda, ale choćby miało być zero wyświetleń pod każdym filmem, ja po prostu te gry ogram. Mam chęć ukończyć w końcu te gry. I tyle, bo innej opcji nie ma. Innej opcji nie ma. Jeszcze na koniec mi enkodowanie się przeciążyło i teraz są Spać. lagi. Nie idę spać. Czekam, aż mi enkodowanie przejdzie. Aż mi A karta. może pójdziemy spać? Nie. Nie, bo i tak jest 38 minut, także ja skończę odcinek po prostu. Zacznę następny i wtedy możemy ciągnąć dalej temat, bo to nie jest koniec oczywiście. I to nie jest koniec. To nie jest koniec. Ale to zobaczymy, czy Bo to. jeszcze będzie Elden Ring. Nie będzie Elden Ring. Ja zrobię. No dobra, chcesz coś powiedzieć na zakończenie? Czekam na Elden Ring. Na razie, Tak, hej. tak, tak. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku z The Forest. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.